Błędy popełnione podczas projektowania i budowy zapory w Wilkowicach były przyczyną fiaska tej inwestycji. Tama dopuszczona do użytku w 2014 roku miała zapewnić mieszkańcom wodę pitną i ochronę przeciwpożarową, a dodatkowo chronić przed powodzią położone niżej tereny. Ostatecznie jednak nigdy nie pełniła żadnej z tych funkcji. Od początku konstrukcja zapory budziła wątpliwości, a jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem stwarzało potencjalne zagrożenie katastrofą budowlaną. Jak ustaliła NIK, za stratę około 6 milionów złotych, które zostały przeznaczone na budowę zapory, jest odpowiedzialny nieistniejący już śląski zarząd Melioracji i urządzeń wodnych, który nie dochował staranności podczas projektowania budowy i eksploatacji tamy. Ostatecznie po pięciu latach trzeba ją było rozebrać, co dodatkowo kosztowało ponad 2 miliony złotych.